Zdarzają się ataki na osoby zbierające, nie tylko słowne, ale i fizyczne. Wczoraj moi koledzy i koleżanki składali zeznania na komisariacie w Gdyni. Muszę też powiedzieć, że jestem trochę zażenowana, że gdzieś są problemy z przyjmowaniem zawiadomienia o nie tylko o naruszeniu nietykalności. Czyli co, policja cielesnej. Nie chce przyjmować takich przyjmuje, stawionych. Ale, ale no, już nie wdając się w dywagacje prawne, częściej kodeks wykroczeń tutaj wchodzi w grę, niż na przykład to, że przeszkadzanie, też przypomnę, wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej jest zagrożone nawet karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. No i tutaj widzę, że policja boi się korzystać, a to nie policja powinna o tym decydować, bo o tym decyduje prokuratura. No ale mimo tego, tak jak słyszę od różnych osób, które właśnie zbierają podpisy, bardzo dużo, zwłaszcza młodych osób, podchodzi i podpisuje się pod projektem. Dziękujemy za to wsparcie. Pod projektem. Broni nas. I to jest w tym roku szybciej jakby są zbierane te podpisy niż w zeszłym roku, więc to znaczy, że świadomość w społeczeństwie rośnie. I rozumiem, że tego typu działania, jak zaplanowane na najbliższą niedzielę, demonstracja pod Sejmem o godzinie 14, przypomnijmy, tak, pod hasłem dość upokarzania Polek, demonstracja poparcia dla Komitetu właśnie Ratujmy Kobiety. Co tam się będzie działo i po co to? To jest demonstracja, która jest oczywiście organizowana też przez Wielką Koalicję na Rzecz Równości, która zrzesza setkę ponad organizacji pozarządowych wspierających jakby działania na rzecz kobiet. Bardzo serdecznie zapraszamy na tą demonstrację. Można się podpisać również, jeżeli się jeszcze nie zdążyło. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.